Widzowie, jakiś czas temu mówiłem wam już o fotelach z Diablo i tu jeszcze raz chciałbym wam o tym powiedzieć z tego powodu, że no masz fotel? Bo ja mam i ty też powinieneś mieć, ponieważ domyślam się, że wielu z was jest graczami. W końcu mamy kanał gamingowy, więc jakby granie w gry, też fotele gamingowe, no to jest jakby takie, wiecie, to się łączy. I właśnie z tego powodu powinniście również sobie takie ogarnąć. Na stronie Diablo, do której link macie w opisie, macie różnego rodzaju wybory foteli. Między innymi jest tam również fotel minecraftowy, co w ogóle totalnie mnie... Ja jestem w szoku, że takie coś jest. Fotel minecraftowy, czaicie? To, nie wiem, to gramy tu w Minecrafta przecież już od ponad roku i oglądacie tego Minecrafta i wyobraźcie sobie, że teraz możecie mieć fotel z Minecrafta. Dla mnie to jest najlepszy fotel, jaki może być, więc zachęcam was do tego, żebyście wbili na stronę Diablo. Link w opisie, tam wejdźcie, ogarnijcie sobie najlepszy fotel na świecie. Widzowie, jest sprawa. Ponieważ Dave ma własny dom i ostatnio mnie po nim oprowadzał i bardzo mi się nie podoba to, że nie chciał mnie wpuścić w jedno miejsce, więc moim celem w dzisiejszym odcinku będzie spędzenie u niego na chacie całego dnia. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie. A tak tylko wam przypomnę, że codziennie również pojawiają się odcinki na kanale Szczypson Plus z Robloxa, więc zachęcam was tam do tego, żebyście wbili. Link jest oczywiście w opisie. No bo myślę, że warto. Tam bardzo fajne rzeczy. I brakuje nam 400 obserwujących na Instagramie do tego, żeby mieć 40 tysięcy, więc zachęcam do tego, żeby również tam wbić. Postaram się jakieś zdjęcie zrobić w końcu, bo już dawno nie było. No nie wiem jak dawno, ale nie wiem, chyba 2 miesiące nic nie wrzuciłem czy coś takiego. Więc, no przepraszam, ale zrobię jakieś zdjęcie i wrzucę, więc musicie być pierwszą osobą, która to zobaczy, bo do pierwszych 3 osób wejdę na Instagrama i polajkuję wam fotę. Dobra, nieważne, lecimy z odcinkiem. Jak widzicie, tradycyjnie rozpoczynam u siebie na chacie, ponieważ tutaj muszę się przygotować do tego, żeby odpowiednio jakby przystosować się do tego włamania do niego na chatę, ponieważ będziemy potrzebować na pewno wiadro z mlekiem, które gdzieś było. Tu jest, dobra, mamy 2 wiadra, ja idę szybko, idziemy po mleko, bo ja tutaj mam blisko te moje krowy. I uwaga, włamiemy się do niego na chatę, ponieważ jak wiecie, Dave ma nową chawirę, a no jak coś jest nowe, to trzeba to zbadać porządnie, ponieważ muszę mieć pewność, że no szef nad szefami, prawda, niczego przede mną nie ukrywa, tylko jasno ma otwarte przede mną karty, mówi no mam dom i tak dalej, ale jak mnie oprowadzał, to tam ukrywał, że tam coś niby jest, w sensie, że jakby jest, a tak naprawdę no, nie ma, w sensie nie wiem co tam jest, no sprawdzimy to w dzisiejszym odcinku na pewno. Jak widzicie, chata stoi pięknie otworem, ja muszę zlokalizować, gdzie jest Dave gdzieś tam, o dobra, tam biega przed domkiem, ale jeszcze muszę zejść tutaj na dół do tej mojej bazy podwodnej, ponieważ muszę zabrać więcej potek na niewidzialność, bo mam jedną tylko, a potrzebuję dwie, bo mamy też dwa mleka jakby. Więc dobrze by było mieć podwójnie to w razie czego. Dobra, i lecimy, uwaga, idziemy się włamać do niego na chatę. Teraz nie ma rzeczy niemożliwych. Czekajcie, to była jakaś tabliczka, czy mi się wydawało? A nie, dobra, wydawało mi się. Już myślałem, że Lucyfer coś zostawił, ale dobra, na całe szczęście nie. Teraz tak, gdzie on jest? Trzeba go zlokalizować. Czy on tam jest? Tam jest, dobra, on tam gdzieś przy lesie stoi. Więc ja bym to obszedł... kurczę, najlepiej byłoby tamtędy, dobra, idziemy tamtędy, no nie ma to tamto, trzeba bezpiecznymi ścieżkami chodzić, pamiętajcie, bo jakbym się teraz mu pokazał, no to spalony trochę challenge, nie? Czy on tam gdzieś w las poszedł? Mam nadzieję, że tak, bo teraz miałbym w sumie tak o łatwo dojść do niego na chatę, ale o nie, chyba jest tu przed, a nie, jest przed, kurczę. Dobra, czekajcie, musimy się tam dostać jakoś, dobra, wejdę tu na górę, to jest przede wszystkim pierwszy plan do tego, żeby mnie nie zauważył. I teraz tak, muszę go zlokalizować. Gdzie on jest? Zgubiłem go. O, dobra, jest tam przed swoim domkiem. Dobra, jest przed swoim domkiem. Lecimy. O, jakbym wszedł od pleców? Ej, dobra, ja wchodzę od pleców. To jest jakiś plan na to, żeby tutaj rozpocząć ten cały włam, ponieważ... O kurde, on akurat poszedł na tyły. Dobra, to jednak idziemy od przodu. Dobra, to jednak od przodu. Jednak nie ma to tamto. Nie będę ryzykował aż tak. Gdzie on jest teraz? Ja nie widzę... Nie widzę jego niku, kurczę. To jest minus bardzo duży. Ale czekajcie, bo... Powolutku. Trzeba być gotowym na wszystko. Pamiętajcie. Dobra, widzowie, widzę jego nick, chyba puścił shifta, więc widzę, że tam, dobra, on tam gdzieś przebiegł. Ja tutaj będę, muszę ciągle trzymać się po drugiej stronie domu, to jest taki plan na to wszystko, bo on krąży po tej chacie ciągle, ja sam muszę na shifcie być, żeby on mnie nie zauważył, więc musimy na spokojnie, dobra, biegnę tutaj, wchodzimy do środka, czy on tam... Ojo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 j
idzie. Ojej, on akurat tu biegnie. Co jest? Co jest? Dlaczego? Dobra, jest. Dobra, on ewidentnie coś tutaj kombinuje, że on chyba mnie widzi. Czekajcie, muszę tu stanąć tak, żebym go widział.
No nie, no nie, no nie, no nie. Gdzie on krąży? Gdzie on krąży? Dobra, jest tam. Dobra, musimy się dostać na piętro, bo widzę, że on teraz zwiedza dolne piętro. Więc szybko, o nie, on teraz poszedł na górę, dobra. Musimy, tu jest punkt docelowy, który musimy sprawdzić, ponieważ jak tam się dostaniemy... O kurde, jest tam na górze, dobra, przejdźmy tędy szybko. Musimy się dostać do tego miejsca pod schodami. To jest cel na dzisiejszy odcinek. Tylko czekajcie, tu... On jest na górze, dobra, mamy spokój w sumie, póki on jest na górze. Teraz tak, tu przechodzimy, tak. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, tylko tu jeszcze to zamknijmy, okej. Jest, tu jest, ale udało nam się, jesteśmy w tym miejscu. Dobra, nie, może mnie zobaczyć przez te szpary, ale mam nadzieję, że... O kurde, jest tu za ścianą. Jest za ścianą. Dobra, tu. Ciągle krąży dookoła. O kurde, mógł moje nogi zobaczyć. Dobra, schowajmy. Tu nic nie ma pod tymi schodami. Dlaczego on to tak krył, skoro tutaj nic nie ma? Ej, czy tutaj coś, nie wiem, pod podłogą będzie? Czekajcie, sprawdzę. O, coś tu jest. Czy tutaj coś... Ej, dobra, coś? A nie, to takie fundamenty ma tutaj postawione tylko. No to nie, to tutaj nic nie ma pod tym. Ej, dobra, ja tak się tutaj... Kurczę, dobra, musimy się stąd wydostać jakoś, ponieważ to mamy zwiedzone. No tu nic nie ma jakby, więc troszkę smutno, bo liczyłem w sumie na jakiś... na coś, że poukrywa jednak szef przede mną, a tu jednak nie. Dobra, gdzie on jest? On jest tam. Idzie na górę, dobra, poszedł na górę, wyjdźmy tędy, ponieważ tu możemy fajnie wyjść teraz, okej. Bardzo dobrze, udało nam się. Teraz ja bym poszedł gdzieś na górę, ponieważ jest równo nade mną, dobra. Idziemy na górę. Czy ja potkę chcę pić? Chyba nie chcę pić poty. Właśnie większe emocje są, jakie nie wypiję, więc nie pijemy poty, lecimy, jak to się mówi, ryzyk fizyk. Wiecie, o co chodzi, dobra, gdzie on jest? Dobra, jest jeszcze wyżej, okej. Mamy bibliotekę. Czy tutaj coś możemy mu napsuć? Ja wiem, ja muszę tu koniecznie... O, tam jest chleb, muszę pójść po ten chleb. To muszę to zrobić. Bo nie może być tak, że on będzie przetrzymywał mojego kuzyna, bohen chlebek, chleba, tutaj, więc ja muszę odbić ten chleb. Odbijam ten chleb z jego, jak to się mówi, zaborów. To jest zabór Dave'owski, tak zwany. Polega on na przetrzymywaniu bochenka chleba. Dobra, musimy pójść na górę jakoś, ponieważ on tam jest. Tu są biblioteczki. Czy tutaj coś w tych biblioteczkach jest niezwykłego? No raczej niespecjalnie. Raczej nic tutaj nie ma. Dobra, gdzie on jest? Zgubiłem go. Czy on gdzieś na shifcie? Nie, nie jest na shifcie. Dobra, jest tam. Dobra, czyli możemy... Tu było chyba wyjście na górę. Dobra, tu jest wyjście na górę. Jest dobrze. Dobra. Dobra, widzowie, on jest tam na górze, ja muszę się tam dostać jakoś, bo nie może tutaj być tak, że ja siedzę ciągle na dole, więc ja bym go tutaj jakoś zmusił do zejścia na... Nie widział mnie? Naprawdę? Jaki fart, dobra, lecimy na górę, może akurat mrugnął. Dobra, ale mam farta. Dobra, jesteśmy na górze, tu jest jego sypialnia. I teraz tak, uwaga. To jest najważniejsza rzecz, która się tu będzie działa, czyli spędzamy długo czas pod jego łóżkiem. To jest to, bo to jest wyjątkowo duże łóżko. Ja tutaj mogę chyba jeszcze, o właśnie, jeszcze jeden poziom rozwalić, więc to jest idealnie, ponieważ możemy teraz być pod jego łóżkiem. No to jest najlepsza baza pod łóżkiem, jaka może być chyba. Tak mi się wydaje, widzowie. Nie ma lepszej, nie było lepszej jeszcze. Dobra, zamurowujmy to tutaj. I teraz tak, czekam tu na niego. O dobra, on jest pode mną. Ale patrzcie, jaką bazę pod jego łóżkiem zrobiłem. Przecież tu jest tyle miejsca, że to jest szok. I teraz tak, ja wiem, możemy to jeszcze lepiej zrobić. Czekajcie, czy ja mogę? Starczy mi, dobra, robimy crafting. Bierzemy tak. Dobra, ja tu się osiedlam pod jego łóżkiem. Nie ma to tamto, kurczę. Nie będzie taka sytuacja, że ja tutaj nie będę wiedział, co się dzieje w tym domu. Będę wiedział o wszystkim. Dobra, robimy tak, otwieramy to, rozkopujemy tutaj. O, nie, tutaj już jest, za daleko mnie wykopało. Tu robimy tak, wracam z powrotem. Dobra, mamy to. Dobra, zamurowane, okej, jest dobrze. Teraz tak, gdzie on jest? Bo go zgubiłem. Widzowie, zgubiłem go. A nie, był nade mną. Dobra, mamy farta fest, że tu się nam to udało. No, dobra. Tutaj nie możemy iść dalej, to muszę zamurować, żebym tutaj wiedział, że... Nie, chleb postawiłem! Co jest? Tak nie można. Dawaj to tu. Czyli w tą stronę nie możemy tego poszerzać. Czy ja w tą stronę mogę to poszerzyć? To chyba tak samo, w każdą stronę będzie działało, tak mi się wydaje. Ojojoj, widzowie, chyba nam się nie uda tu zrobić takiej tajnej bazy, o jakiej marzyłem.
No, tu też się nie uda. Ajajaj, widzowie, nie jest kolorowo. Na paliolowym rejonie nie jest kolorowo. Nie możemy tutaj nic zrobić. Czy on leży w łóżku? On leży w łóżku, widzowie. Ja jestem tuż pod nim, a on leży w łóżku. Czajcie to? To jest... Dobra, mamy tutaj tajną bazę pod nim. Czy ja mogę stąd się jakoś wydostać, na przykład... O, czekajcie, mam pomysł. A jakbym zrobił tutaj taką sytuację, że zrobiłbym tak i teraz tak i rozwalam to i idealnie, ale ja mam wyjście z tej bazy, ja nie mogę. Co jest? I tu mogę normalnie stanąć w ten sposób i teraz jak... I teraz jest problem, widzowie, bo nie mogę stąd, nie mogę już wrócić tam. Dobra, zamurujmy to w takim razie. Kończę ten pobyt u niego na chacie, ponieważ zwiedziliśmy trochę. Wiemy, że w tamtej bazie, którą nie chciał nam pokazać, tych tam pod schodami, tam nic nie ma. Więc jakby chyba nic przed nami nie ukrywa, tak mi się wydaje. Odbiliśmy chleb, co jest najważniejsze, więc idę go gdzieś postawić do mnie na chatę. No bo pamiętajcie, gdzie to, tam jest miejsce każdego bochenka chleba. I nie będzie żaden bochenek chleba spędzał czasu w jakimś domu żaby. Więc, bo tam by zmógł, za szybko by zmógł, wiecie o co chodzi. Więc normalnie, ja tutaj stawiam gdzieś ten bochen chleba u mnie, na jakimś honorowym miejscu. Honorowe miejsce to jest... gdzie może być honorowe miejsce u mnie na chacie? Honorowe miejsce nie ma takiego. Dobra, na stole stawiamy, bo to w końcu bochen chleba. Zamiast ciastka, kto je ciastka? Nikt w tym świecie nie je ciastek. Dobra, stawiamy bochen chleba. Jest, wrócił bochen chleba tam, gdzie miał wrócić. A ja żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19. Zachęcam do wejścia na plus, a tam mamy odcinki z Robloxa dzień w dzień. Pozdro, elo, pa pa.